Jezu. Anka, jakie ty masz obrusty? Bo wreszcie trzeba się wybrać do fryzjera, nie? Jak mi to widzę? Wstyd! Hej, witajcie w ulubieńcach kwietnia i ulubieńcach marca. Zauważyłam, że na moim kanale powstała taka tendencja do wgrywania ulubieńców co drugi miesiąc. No chciał czy nie chciał, są produkty, które użytkowane przez 4 tygodnie nie są wystarczająco przeze mnie przetestowane i potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby zobaczyć, jak one tak naprawdę działają, dlatego chyba tak się najczęściej dzieje. Mam dla Was taki miszmasz wszystkiego, więc nie będzie tutaj określonej kolejności, co idzie pierwsze, co idzie drugie. Pierwszym kosmetykiem, który pragnę Wam pokazać, jest tusz do rzęs z firmy Eiko. Jest to firma jakże niedoceniona tutaj w naszym YouTube'owskim świecie. Jest to firma brytyjska, która specjalizuje się w produkcji tuszy do rzęs, jak i produktów do brwi, a ostatnio nawet wypuściła na rynek eyeliner. Chyba najbardziej taką zaskakującą rzeczą na temat tych tuszy jest ich forma, w jakiej do nas przychodzą, a właściwie opakowanie, ponieważ dostajemy je w tubce, tak jak tutaj widzicie, tak jak tubka od pasty do zębów, tak to można powiedzieć. W środku szczoteczka wygląda identycznie jak szczoteczka normalnego tuszu. Mamy tutaj taką oto szczoteczkę, troszeczkę podkręconą, akurat taką sobie wybrałam. I moim zdaniem jest to lepsza forma opakowania od takiej zwykłej, ponieważ jeżeli gdzieś tam ten tusz jeszcze w środku zostanie, możemy sobie go delikatnie wcisnąć na tą naszą szczoteczkę i zaaplikować z powrotem na nasze rzęsy, więc tutaj eksploatacja produktu jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Uratował mi on życie, kiedy wypadły mi wszystkie rzęsy doczepiane, ponieważ tak bawiłam się w przedłużanie rzęs zaraz przed urlopem. Komu by się chciało codziennie rano malować rzęsy w 35-stopniowym upale, więc takie doczepianie rzęs jest naprawdę fajną opcją, jest bardzo wygodną opcją. No ale kiedy te rzęsy już wypadną razem z naszymi, ponieważ każda rzęsa, tak dla ciekawostki, żyje 90 dni, więc po jakimś czasie wypadnie, te moje rzęsy stały się naprawdę liche, kruche, małe i nie mogłam się do tego przyzwyczaić, więc ten tusz pomógł mi jakoś tak powolutku wrócić do takiego mojego normalnego stanu rzęs, ponieważ wydłużał je, podkręcał je i się nie kruszył. Także uratował moje lico, na które musiałam codziennie po prostu patrzeć. Puder brązujący z firmy Makeup Academy, a właściwie tu jest napisane, że to jest bronzer, ale ja go używam w tym momencie jako pudru, ponieważ po 10 dniach opalania się moja skóra naprawdę zmieniła barwę i zwykły puder Stay Matte, który mam w swojej kolekcji, jest za jasny dla mnie i wyglądam groteskowo, więc musiałam wrócić do tego produktu, ponieważ mam już go dosyć długo i on świetnie sprawdza się w kombinacji nawet z moim takim normalnym podkładem, który jest troszeczkę jaśniejszy, ponieważ mogę wtedy sobie go zbalansować tym oto produktem, który tą barwę zmienia i wygląda wszystko dosyć naturalnie. Także bardzo Wam serdecznie go także polecam. Pozostajemy nadal w tematyce kosmetyków kolorowych. Podkład Matte Perfection z firmy Rimmel. To jest właśnie ten podkład, który teraz jest dla mnie troszeczkę za jasny i muszę go troszeczkę przyciemniać tym pudrem, który przed chwilą Wam pokazałam. Ale jeżeli mówimy o dniach przed wyjazdem na urlop, on fantastycznie stapiał się z moją skórą, był on bardzo naturalny, nie ważył się, nadawał bardzo zdrowy i naturalnie wyglądający. Dosyć ciekawym takim aspektem tego produktu jest to, że nie musiałam używać żadnego produktu kryjącego pod moje oczy, tutaj w okolicy tej właśnie, żeby zakryć te moje już nieszczęsne cienie pod oczami, ponieważ on bardzo fajnie sobie dawał z tym radę, natomiast nie mogłam nim zakryć niedoskonałości skóry w odniesieniu do jakichś wyprysków czy przebarwień. Także nie wiem, jaka tutaj jest zależność, ponieważ moje cienie pod oczami są naprawdę o wiele gorsze jak wypryski, a jednak z nimi sobie dawał lepiej radę. Nie wiem, czy u Was tak samo było. Ogólne zastosowanie produktu jest naprawdę fajne i ja go Wam także serdecznie polecam. Pędzelek, pierwszy pędzelek z tej firmy, który miałam okazję używać. Mam jeszcze dwa, ale ich nie ruszyłam. Jest to pędzel z firmy Hakuro. Pędzelek o numerku H21. Najbardziej podoba mi się ta forma wykończeniowa. Ścięcie jest idealne, bardzo fajnie dopasowuje się do mojego kształtu twarzy i to, że jest spłaszczony na samym końcu, daje większą kontrolę nakładania tego różu na policzki i można go także fajnie używać jako produktu do konturowania naszej twarzy. Raz próbowałam konturować swoje policzki i nawet, słuchajcie, jakoś mi to wyszło. Nie będę próbowała dalej, nie będę próbowała przed kamerą, ponieważ wiem, że efekty końcowe mogą być naprawdę bardzo zgubne, więc zostajemy po prostu przy konturowaniu, przy nakładaniu różu, nie konturowaniu. Bardzo łatwo jest wydobyć produkt z opakowania przy pomocy właśnie tego pędzelka i bardzo przyjemnie nakłada się sam kosmetyk na naszą skórę, jest to bardzo proste.
Nie ma tutaj potrzeby wykonywania jakichś różnych, bardzo skomplikowanych form, aby ten kosmetyk nałożyć. Także tak firma Hakuro tutaj się sprawdziła i w końcu chyba muszę sięgnąć po te dwa pędzle, które także mam jeszcze nieodpakowane, żeby zobaczyć, czy one tak samo fajnie się sprawdzą, jak ten oto tutaj mały rodzynek. Zagłębimy się teraz w taką troszeczkę bardziej wakacyjną kwestię, ponieważ tutaj mam Wam do pokazania olejek. Tu jest napisane spray, ale to jest, słuchajcie, jest taki bardziej olejek, balsam, mleczko do opalania, który pomaga nam chronić się przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Bardzo ładny zapach, skóra po nim nie schodzi, jest to 30, chociaż wiem, że dziewczyny miały nawet 50. Mnie 30 w zupełności wystarczy, moja skóra z natury jest dosyć ciemna, więc ja nigdy nie miałam problemu z oparzeniem, nigdy nie miałam problemu ze schodzącą skórą i nigdy nie miałam problemu z opalaniem się na czerwono, ponieważ ja od razu opalam się na brązowo. Wiem, że niektóre dziewczyny chodzą jeszcze na solarium, żeby sobie zrobić podkład, bazę. Ja nic takiego nie muszę robić, ponieważ moja skóra dosyć przychylnie przyjmuje to ciepło i promienie słoneczne, no ale trzeba coś robić, aby to szkodliwe działanie nie miało aż takiego wielkiego impaktu na naszą skórę, więc to jest produkt, który ja Wam serdecznie polecam. Jest mega wydajny, ponieważ przez 10 dni używało go wiele osób i on jeszcze nadal jest w opakowaniu, także myślę, że w ciągu tych wakacji jeszcze spokojnie będzie mi służył. Spray dodający objętości naszym włosom, podnoszący je u nasady z firmy John Frieda. I to jest taki, powiem Wam, ogrzewany kotlet, ponieważ ja go mam już od zeszłego roku. Jest jeszcze w dacie ważności, ponieważ od momentu otwarcia mamy tutaj na wieczku z tyłu napisane, nie na wieczku, tylko na nalewce, 36 miesięcy od momentu otworzenia, także spokojnie, to nie jest produkt przeterminowany. Dlaczego odgrzewany? Ponieważ ja przez jakiś czas używałam pianki do włosów, pianka mi się skończyła, myślałam, że z Polski przywiozłam kolejną, a okazało się, że kupiłam w ogóle spray do włosów, lakier do włosów, ponieważ wygląda identycznie. I kiedy mi się pianka skończyła, postanowiłam, że nie będę więcej nic kupowała, dopóki nie zużyję tego wszystkiego, co mam w łazience. I padło, że musiałam po prostu sięgnąć po ten spray, chcąc czy nie chcąc. I na nowo się w nim zakochałam. Po prostu aplikujemy go u nasady włosów, suszymy suszarką. Nie musimy używać przy tym żadnych przyrządów do stylizacji typu szczotki, grzebienie, czy prostownice, czy cokolwiek innego. Nie musimy nawet przechylać głowy, żeby podnieść te włosy. One same się podniosą po prostu przy użyciu, przy wspomaganiu tego oto kosmetyku, także przy tym fajnie pachnie. Sopot balsam brązujący, ujędrniający z firmy Zaja. To jest już produkt dla mnie jak najbardziej kultowy. Must have po wakacjach, gdzie przyjeżdżamy pięknie opalone, pięknie brązowe, ponieważ on fantastycznie utrzymuje nam tą opaleniznę na ciele, a jeżeli ona już schodzi, to pomaga zejść tej opaleniźnie równomiernie. Nie mamy płatów schodzących z tej skóry, nie mamy takich prześwitów, gdzie nasza skóra wygląda jak skóra dalmatyńczyka. Fajnie pachnie, nie ma takiego bardzo rażącego i takiego właśnie swoistego zapachu, jak to wszystkie balsamy, wszystkie, no większość balsamów brązujących ma. Tutaj mam dla Was zaskoczenie, moje zaskoczenie względem tego produktu, ponieważ nigdy nie sądziłam, że mgiełki do ciała mogą mieć tak intensywny zapach przez tak długi okres czasu. Mgiełki mają bardzo małe stężenie głównego składnika zapachowego, są one rozcieńczone w dużej ilości innych płynów, dlatego są tak bardzo ulotne. A w tym przypadku, powiem Wam, ja rano się nim popsikam i wieczorem wracając, ja czuję, że on jeszcze jest gdzieś tam na mojej skórze i nie muszę go aplikować jeszcze raz. I to jest zapach z Bath & Body Works Paris Amour. Jest on troszeczkę ciężki, ale jest bardzo romantyczny. Może troszeczkę tłumiący, ale ładny, w każdym razie ładny. I pomimo, że ja takich mdlących nawet zapachów nie lubię na co dzień, temu nie mogłam się oprzeć i miałam go gdzieś, słuchajcie, tyle, a już mi zostało tyle, ponieważ jest to jeden z najczęstszych zapachów, po które sięgam w przeciągu ostatnich kilku tygodni. Ostatnim ulubieńcem, którego tutaj dzielnie dzierżę w moich rękach, jest mydełko do mycia dłoni z firmy Bath & Body Works Bella Flora. I to jest to mydełko, które zamienia się w piankę po wyciśnięciu. Ja nie wiem, czy wszystkie mydła z Bath & Body Works tak mają, w każdym razie do mnie dotarło to, które jest tutaj w płynie, a za pomocą pompki jest zamieniane w piankę. Jest to kosmetyk, który w ekspresowym tempie znika z mojej łazienki, ponieważ kto do niej przyjdzie, zachwyca się nad jego pięknym zapachem. I rzeczywiście tutaj mamy bardzo ładną, kwiatową, świeżą kompozycję. Nie wysusza on nam dłoni i zapach bardzo długo utrzymuje się na naszej skórze, więc bardzo, bardzo duży plus. Widzę, że słońce wychodzi, także zaraz będę totalnie prześwietlona. Tak to jest właśnie z pogodą, jeżeli chce się kręcić,
przy świetle dziennym. Okej, moi drodzy, póki totalnie nie stracę panowania nad ustawieniami mojego aparatu, mojego komputera, ponieważ ja z tą pogodą dzisiaj nie wygram, słońce wychodzi i zachodzi za chmurami w ekspresowym tempie. Żegnam się z wami bardzo cieplutko, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Mua!